Hej, szczęść Boże, witajcie. Pozdrawiam Was z Bożego Ciała. Tutaj właśnie prowadzę misje święte. Zaraz powiem o tym dwa słowa. Dałem się zaprosić do Kościoła Bożego Ciała w Krakowie na Kazimierzu. Tutaj pasterzują kanonicy regularni lateraneńscy, bardzo trudna nazwa. Miałem tu też dla nich rekolekcje zakonne, ale teraz prowadzę misje święte. Dlatego, że bardzo poczułem bliskość w tym temacie Bożego Ciała i że potrzebujemy o tym głosić. I to jest niezwykłe miejsce w Krakowie, które w moim przekonaniu cały czas jeszcze nie nabrało takiego formatu i nie rozwinęło tak skrzydeł, jakby mogło. Jest to miejsce związane z piękną opowieścią o tym, jak z Kościoła Wszystkich Świętych, który kiedyś znajdował się pomiędzy dominikanami a franciszkanami w centrum Krakowa, wykradziono Najświętszy Sakrament w monstrancji i tutaj właśnie, gdzie stoi Kościół Bożego Ciała, były kiedyś bagna i na tych bagnach te monstrancje porzucono. I jako wotum Władysław Jagiełło zaprosił tutaj kanoników regularnych, którzy są naszymi starszymi braćmi, bo żyją według reguły świętego Augustyna i święty Dominik, nim został, czy raczej założył zakon dominikanów, to najpierw był właśnie kanonikiem regularnym lateraneńskim. I właśnie żyjąc według tej samej reguły świętego Augustyna i mając jakoś podobny charyzmat, ci bracia tutaj przyszli i od ponad 600 lat pasterzują w tym miejscu. Mówię o tym dlatego, że dla dominikanina jest bardzo bliskie, to są jakby nasi starsi bracia, chociaż później przyszli do Krakowa niż dominikanie. Tutaj jednak czuć ten sam klimat, ten, który jest u dominikanów. Może u dominikanów jest bardziej ubogo, w sensie wystroju. Ja się śmieję, że to trochę tak jak ta biała sutanna kanonicka różni się od dominikańskiego habitu, który jest uboższy. Tak samo nasza Bazylika Trójcy Świętej w Krakowie jest uboższa, może przez pożar, który tam się odbył, od tej tutaj Bazyliki Bożego Ciała, która jest parafią prowadzoną przez kanoników regularnych. Ale dość tych kontekstów, bo tutaj właśnie szczególnie jest obecna ta tajemnica, ale ciągle można by ją bardziej głosić. Tajemnica Bożego Ciała. To jest oczywiście tajemnica Eucharystii, ale to też jest tajemnica wcielenia, to jest tajemnica krzyża, Bożego Narodzenia, różne rzeczy naraz, wreszcie uroczystość Bożego Ciała. I tu rzeczywiście może być krakowska Mekka w moim przekonaniu wszystkiego, co jest związane z tą duchowością dotyczącą Bożego Ciała. I o tym głosiłem podczas tych misji świętych, żebyśmy sobie to głęboko w tej parafii uświadomili, ale mam też przekonanie, że to nie jest kwestia tylko tej parafii, ale że ten kościół może być sanktuarium Bożego Ciała dla całego Krakowa i może nawet nie tylko. Jest to niezwykle sprzyjające miejsce do modlitwy. Naprawdę tutaj można się zanurzyć w tej obecności, którą daje Pan Bóg. I na razie to jest przede wszystkim miejsce turystyczne, ale może być to wykorzystane w moim przekonaniu jeszcze pełniej, jeszcze szerzej, jeszcze głębiej. Dlatego starałem się podczas tych misji mówić o tym, że naprawdę jesteśmy chciani przez Boga, kochani, tacy jacy jesteśmy właśnie w ciele. Że mamy naszego brata Jezusa Chrystusa, który przyjął ciało, że dostaliśmy Ducha Świętego, jesteśmy posyłani właśnie z Najświętszym Sakramentem, który nam Jezus zostawił pod postaciami chleba i wina, że z tego czerpiemy siłę, by głosić Ewangelię. To, że Pan Jezus jako Bóg stał się człowiekiem, umarł za nas, zmartwychwstał, daje nam nowe życie.
że tutaj mogą dokonywać się rzeczywiście cuda związane z tą tajemnicą Bożego ciała. I te duchowe, i te fizyczne, mnóstwo, myślę, jest tutaj jeszcze przed nami do zrobienia. W ogóle takim moim marzeniem jest, żeby właśnie z tego kościoła wychodziły takie procesje, jakie mamy w Hiszpanii, czy w Ameryce Południowej, w Ameryce Środkowej, właśnie wielkie platformy z figurami, które są niesione przez 100 mężczyzn i tak dalej, i tak dalej. To wydaje się taki folklor i duchowość ludowa, ale jednocześnie tak bardzo potrzebujemy się gromadzić też fizycznie we wspólnotę, bo jeżeli jesteśmy dziedzicami, to wszystko wypływa z tego, o czym wcześniej mówiłem, to znaczy, że też jesteśmy Kościołem, że mamy budować ten Kościół, mamy budować wspólnotę, czyli ciało Chrystusa. To też jest tajemnica Bożego ciała. Dużo bym jeszcze mógł o tym mówić, ale chciałbym was w tym hołku tym zarazić. W ogóle zaglądajcie, jak tylko będziecie w Krakowie, na Kazimierz, do Bazyliki Bożego Ciała. Też po prostu módlcie się za to miejsce, żeby ono ożyło. Tutaj ksiądz Przemek, który jest proboszczem, bardzo, bardzo się stara, ale myślę, że też potrzebuje konkretnej pomocy. Bardzo się cieszę, że na tych misjach razem ze mną jest Dominikański Ośrodek Liturgiczny, że są piękne nabożeństwa, piękne śpiewy, że była Wigilia Gregoriańska, że była katyst, że była piękna adoracja, że będzie procesja eucharystyczna po Kazimierzu. Naprawdę cieszę się, że to liturgicznie też się podniosło w tym miejscu, bo ten Kościół jest tak wdzięczny, żeby sprawować tę liturgię. Bardzo serdecznie was do tego miejsca zapraszam. Ale też, jeżeli do tego zapraszam, to chciałbym was też jakoś ożywić, jakoś uruchomić, jakoś zaprosić też do tego, by się w was samych, w waszych sercach odnowiła ta pobożność wobec Bożego Ciała. Pobożność zbliżająca się do tajemnicy wcielenia, do tajemnicy Eucharystii. Zobaczmy, jak to z nami jest właściwie. Czy to, co nazywamy tajemnicą Bożego Ciała, jakoś żyje w nas, jakoś nas karmi, jakoś przybliża nas do Boga. Tę misję nazwałem Zachwyceni Emmanuelem, czyli Bogiem bliskim, Bogiem z nami. I o to właściwie chodzi najbardziej, żeby do Pana Boga się zbliżyć. Tego, który przyjął nasze ludzkie ciało, który stał się Eucharystią, aby być jeszcze bliżej z nami. Żeby znalazł w nas taką odpowiedź miłości, czyli że my też pragniemy z całego serca, z całej duszy, z całej naszej mocy być bliżej razem z Nim. Bardzo konkretnie w naszym ciele, w naszym życiu, tu i teraz chcemy się do Niego zbliżyć. Bardzo serdecznie z tych misji, z tego miejsca, właśnie z Kazimierza, z parafii Bożego Ciała was pozdrawiam i błogosławię wam i modlę się za was. Niech w nas ożyje tajemnica Bożego Ciała. Zachwyćmy się wszyscy Emmanuelem. Zachwyćmy się i dzielmy się tym zachwytem z innymi. Trzymajcie się z Panem Bogiem. Hej!